Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda rusza w Polskę. Zapowiedział, że odwiedzi wszystkie powiaty. Po kraju będzie jeździł Duda busem. W sobotę widowiskowa konwencja partii z prezentacją wizji prezydentury według Andrzeja Dudy. Andrzej Duda prezydentem! Andrzej Duda prezydentem! Andrzej Duda! A już dziś kandydat Prawa i Sprawiedliwości rusza w Polskę. Andrzej Duda chce rozmawiać z Polakami nie tylko o tematach krajowych, ale również lokalnych. Chce poznać strapienia zwykłych obywateli, a także ich pomysły na zmianę Polski. Wszędzie tam, gdzie przyjeżdżam, a byłem już w ponad 70 powiatach, jest rozmowa o młodych ludziach, którzy wyjechali i wyjeżdżają. Jest rozmowa o braku perspektyw, przede wszystkim o likwidacji Polski powiatowej, o tym, że ludzie czekają z utęsknieniem, aż w Polsce wreszcie się coś zmieni. Duda bus, który będzie jeździł po Polsce, to nieprzypadkowy autobus. Jest to pojazd polskiej produkcji marki Autosan. My powinniśmy w Polsce wrócić do produkcji, tym razem nowoczesnych autobusów, nowych autobusów. To jest także jeden z motywów przewodnich mojej kampanii. Ja chcę reindustrializacji kraju, bo tylko odbudowa polskiego przemysłu, polskiej gospodarki stworzy nadzieję dla młodych ludzi, da im szansę tego, żeby mogli w Polsce godnie żyć. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że Andrzej Duda jest poważnym zagrożeniem dla urzędującego Bronisława Komorowskiego. Kandydat popierany przez Platformę Obywatelską nie chce jednak konfrontacji z Dudą i ucieka od debaty. Do tej pory żaden z urzędujących prezydentów, jeśli kandydował drugi raz, nigdy nie uczestniczył w tego rodzaju debatach w pierwszej turze. Andrzej Duda podkreśla, że jest cały czas otwarty na debatę na każdych warunkach. Mam nadzieję, że pan prezydent Komorowski nie będzie się obawiał i na taką debatę przyjdzie. Ja jestem gotów się zgodzić na wszelkie warunki, jestem gotów pójść na daleko idące ustępstwa, nawet jeżeli pan prezydent Komorowski będzie chciał czytać z kartki. Na razie do debaty z Andrzejem Dudą chętny jest kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Adam Jarubas. Czy będzie praca dla Polaków z Donbasu? Z ofertą pomocy zarówno w znalezieniu miejsca pracy, jak i miejsca zamieszkania wychodzą organizacje społeczne, a także polscy przedsiębiorcy. O sprawie napisał nasz dziennik. Do akcji zbierania przez MSW ofert pracy i mieszkanie dla osób polskiego pochodzenia ewakuowanych ze wschodu Ukrainy bardzo licznie włączają się nasi rodacy. Przykładem jest tu chociażby pan Kazimierz Złoty, prezes jednej z firm w Katowicach zajmującej się przemysłem ciężkim, który propozycję pomocy uchodźcom zgłosił do redakcji naszego dziennika. Z deklaracją wsparcia wychodzą także organizacje społeczne. Fundacja Wolność i Demokracja w ramach programu Ratujmy Polaków Donbasu ma pod swoją opieką 53 osoby, które na własną rękę przyjechały do Polski jeszcze w ubiegłym roku. Najpierw prowadziliśmy aktywną kampanię na rzecz ewakuowania i to nie było w początku takie oczywiste i jak pamiętamy, rząd zwlekał z tą decyzją. Natomiast w tej chwili tym, którzy zostali ewakuowani w ramach programu rządowego, ale przede wszystkim tym, którzy przyjechali na własną rękę i nie mogą liczyć na żadną pomoc ze strony państwa polskiego, staramy się pomagać na różne sposoby. Sytuacja każdej z rodzin jest trochę inna. Jedni potrzebują zapomóg finansowych i takie właśnie wypłacamy dzięki przeprowadzonej zbiórce publicznej i zgromadzonym na ten cel środkom. Inni potrzebują pomocy prawnej, żeby zalegalizować swój pobyt w Polsce. Jeszcze inni poszukują mieszkania albo pracy. Organizacja zabiega w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, by systemowy program opieki nad uchodźcami z kartą Polaka objął również tę grupę osób. Fundacja przygotowuje swoim podopiecznym dokumenty potrzebne do uzyskania obywatelstwa polskiego lub prawa do pobytu stałego. W połowie stycznia polski rząd ewakuował z Donbasu 178 osób polskiego pochodzenia. Powodem ewakuacji był trwający na wschodniej Ukrainie konflikt z prorosyjskimi separatystami. Większość ewakuowanych to rodziny z dziećmi. Nawet kilkumiesięcznymi jest też grupa osób starszych. Pozostajemy w temacie Polaków z Donbasu. Blisko 30 dzieci ewakuowanych w połowie stycznia ze wschodu Ukrainy po raz pierwszy poszło dziś do polskich szkół i przedszkoli. W województwie warmińsko-mazurskim skończyły się już ferie. Po raz pierwszy do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie poszli między innymi uczniowie, którzy od połowy stycznia wraz z rodzicami mieszkają w ośrodkach w Łańsku i Rybakach. Dwie osoby poszły do liceum w Olsztynie, a troje do ukraińskiej szkoły w Górowie i Ławeckim.
18 najmłodszych do zerówki i przedszkola w Stawigłudzie. Wczoraj wszystkie dzieci otrzymały szkolną wyprawkę. Każdy uczeń dostał odzież i obuwie w swoim rozmiarze i te przybory, których najbardziej potrzebuje. Podręczniki zapewniła uczniom Caritas. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 13 osób, które uczestniczyły w nielegalnym obrocie paliwami. Skarb Państwa w wyniku działalności gangu stracił co najmniej 330 milionów złotych. Policja, otwieraj drzwi! Grupa przestępcza wykorzystywała w swojej działalności mechanizm tzw. znikającego podatnika. Przestępcy sprowadzali do Polski paliwo z państw Unii Europejskiej, nie składając odpowiednich deklaracji i unikając w ten sposób płacenia podatków. Sprowadzone do Polski paliwo było wdrażane do obrotu przez tzw. transakcje karuzelowe, wykonywane między powiązanymi ze sobą podmiotami. Operatorami finansowymi całego nielegalnego przedsięwzięcia były różnego rodzaju stowarzyszenia. Przestępcy sprowadzili do Polski blisko 500 milionów litrów paliwa o wartości 2 miliardów złotych. Skarb Państwa w wyniku tego przestępstwa stracił co najmniej 330 milionów złotych. Swoje zyski przestępcy inwestowali m.in. w budowę osiedli mieszkaniowych i biurowców. Śledztwo nad sprawą nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Z Centralnym Biurem Śledczym Policji współpracowała Kontrola Skarbowa, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Służba Celna i Służba Graniczna. W całą akcję zaangażowanych było 500 funkcjonariuszy, którzy jednocześnie na terenie 9 województw wkroczyli do ponad 60 miejsc, mieszkań i domów podejrzanych, biur oraz 7 baz paliwowych. Zatrzymano 13 osób ze ścisłego kierownictwa gangu. Zatrzymanym grozi nawet 8 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości 167 milionów złotych. Czesław Ryszka z Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory uzupełniające do Senatu w okręgu wyborczym nr 75 w województwie śląskim. Polityk zdobył niemal 2 razy więcej głosów niż kandydat Platformy Obywatelskiej. 4 lata temu w województwie śląskim wszystkie 13 mandatów do Senatu zdobyła Platforma Obywatelska, wspomina senator Czesław Ryszka. W swoim zwycięstwie senator elekt dostrzega pewien przełom na Śląsku, co przejawia się wzrostem poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Śląsk się budzi, ponieważ faktycznie w tym moim zwycięstwie na pewno udział miały te strajki górników, może także konwencja Andrzeja Dudy, czyli ta fala wzrostowa dla Prawa i Sprawiedliwości. Nowo wybrany senator już otrzymuje liczne gratulacje. Jak mówi Czesław Ryszka, najbardziej cieszy go, że wyborcy widzą w nim polityka, który dobrze wypełni swój mandat. Myślę, że teraz także jak zostanę zaprzysiężony jako senator, to będę się starał być człowiekiem spoza układów, ale robić wszystko, żeby w Polsce żyło się lepiej. Dyrektor katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował, że Czesław Ryszka został nowym senatorem, zdobywając 8541 głosów. W walce o mandat kandydat PiS pokonał Michała Gramatykę z PO, który uzyskał 4452 głosy, oraz Dariusza Dyrę, który dostał 2104 głosy. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających było konieczne po tym, jak dotychczasowa senator Elżbieta Bieńkowska została komisarzem Unii Europejskiej. Senator Ryszka to absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończył polonistykę oraz teologię. Z zawodu dziennikarz. Był redaktorem m.in. Gościa Niedzielnego czy Niedzieli. Jest także autorem książek o tematyce religijnej. Był posłem AWS Zagłębia w latach 1997-2001, a od 2005 do 2011 roku senatorem PiS z ziemi częstochowskiej. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej czekają na odwołanie prezesa Jarosława Zagórowskiego. Jeżeli do tego nie dojdzie, zaostrzona zostanie akcja protestacyjna. W miniony piątek związki zawodowe oraz zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisały protokół uzgodnień i rozbieżności. Przedstawiciele pracowników są jednak zdania, że podpisany dokument to niewielki krok do porozumienia. Dlatego protest trwa nadal. Górnicy domagają się odwołania prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosława Zagórowskiego. Sytuacja też taka wyszła, jak pan Zagórowski rządził tą spółką przez ileś tam lat, że doprowadził do ruiny.
Prezes nie zamierza jednak samodzielnie podać się do dymisji. Wiązałoby się to z utratą pokaźnej odprawy. Zdeterminowani związkowcy mają pomysł, jak wywrzeć presję na Jarosławie Zagórowskim. Jeśli tak bardzo chce tych 2 milionów, to jeśli złoży nam oświadczenie, że jak otrzyma tą odprawę, to odejdzie, to górnicy się złożą na te 2 miliony. Tak jak wyliczyliśmy, to jest po 100 zł górnik by musiał każdy dać, ale górnicy są skłonni dać nawet więcej niż te 100 zł, byle tylko pan prezes Zagórowski przestał być naszym prezesem. Jeżeli prezes nie zostanie odwołany, górnicy zapowiadają zaostrzenie akcji protestacyjnej. Nie wykluczają protestu głodowego, a także protestu pod ziemią. Czy górnicy zjadą na dół? Co będzie już desperackim ruchem, naprawdę będzie desperackim ruchem, bo na dole kopalni, jeżeli by dalej tak frekwencja się utrzymywała, a ludzie są zdeterminowani, to na kopalniach będzie przeszło 1000 ludzi na dole. W skali doby, nie wyjeżdżając w ogóle na powierzchnię. Potem podejrzewam, że ten strajk się przerodzi w taki masowy strajk głodowy, bo już, no, ja wiem, że wtedy to już będzie ostateczność. I no, może dojść naprawdę do różnego rodzaju rzeczy. Wolałbym, żeby do czegoś takiego nie dochodziło. Zarząd w czasie rozmów wycofał się z wypowiedzenia porozumienia zbiorowego z 2011 roku. Ma ono być jednak zawieszone na 2 lata. Związkowcy zrezygnowali m.in. z dodatkowych dopłat za czas zwolnienia lekarskiego oraz z dodatku do urlopu. Zgodzili się na zawieszenie dopłaty do przewozów pracowniczych, ograniczenie tzw. piórnikowego oraz innych dodatków. Płace w spółce zostaną zamrożone na rok. Tak zwana czternastka ma być rozłożona na 2 raty. W podpisanym dokumencie zabrakło jednak najważniejszego postulatu wszystkich górników – odwołania prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. Decyzja zapadnie dziś. Międzynarodowy program pomocy dla Grecji zawiódł, tak przynajmniej twierdzi grecki premier. W swoim pierwszym przemówieniu w parlamencie wykluczył możliwość przedłużenia międzynarodowej pomocy. Nowy rząd nie może poprosić o przedłużenie błędów. Tymi słowami premier Grecji zwrócił się do parlamentu. Premier Alexis Tsipras zapewnił międzynarodowych wierzycieli, że Grecja chce i zamierza spłacić swoje zadłużenie. Zwrócił się jednak do partnerów, aby złagodzili warunki spłaty tak, by Grecy mogli spokojnie oddać dług. W minionym tygodniu nowy minister finansów Grecji odwiedził europejskie stolice, gdzie przekonywał międzynarodowych wierzycieli do greckiego pomysłu restrukturyzacji długu. Jego zagraniczna część wynosi 315 miliardów euro. Największym kredytodawcą są Niemcy. Berlin jednak sceptycznie podchodzi do restrukturyzacji greckiego długu. Zgodnie z projektem ministra finansów miałaby ona polegać na zmianie obligacji, które posiadają kraje strefy euro, Europejski Bank Centralny oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy na nowe papiery, które nie miałyby daty zapadalności i byłyby oprocentowane zgodnie ze wzrostem gospodarczym Grecji. Kraj ten jest pogrążony przez kryzys finansowy od 2010 roku. Wtedy to ogromne środki finansowe zaczęły wpływać do Aten w ramach programu Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W zamian za otrzymaną pomoc Grecja miała obowiązek wprowadzenia cięć w wydatkach oraz przeprowadzić reformy. Przeciwko oszczędnościom budżetowym protestuje greckie społeczeństwo. Przedstawiciele dyplomacji Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji spotkają się dziś, aby przygotować grunt przed kolejnymi rozmowami szefów tych państw. Merkel, Hollande, Poroszenko i Putin spotkają się w środę w Mińsku. Osiągnięcie porozumienia, które zatrzyma rozlew krwi, będzie bardzo trudne. Wiele wskazuje na to, że za pokój najwięcej będzie musiała zapłacić Ukraina. I to wszystko. W tym wydaniu informacji dnia dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam o 16:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julii Kaprzyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Od Wysp Brytyjskich po Hiszpanię pogodnie. Więcej chmur i opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem na wschodzie, w środkowo-wschodniej części Europy, a także nad Bałkanami.
Najcieplej w basenie Morza Śródziemnego, około 9-11 stopni, natomiast najchłodniej w Moskwie i tu minus 4 stopnie. I zmieniamy mapę. W Polsce dziś od samego rana zachmurzenie duże z opadami. Na wschodzie i południu nadal śniegu, a w centrum deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od minus 2, minus 1 na wschodzie i południu do 3-4 na zachodzie. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie wyniesie około 1013 hektopaskali i będzie rosnąć. W tym wydaniu to już wszystko o pogodzie. Dziękuję, życząc Państwu dobrego popołudnia.